To jest mój las za domem. Mała szklarnia, mały sad i ogród. Teraz wam pokażę mniej więcej. Nie ma jak obudzić się z rana z piękną pogodą i po prostu mieć kawałek ciszy i spokoju. Naprawdę teraz to doceniam, dopiero jak mieszkam w dużym mieście i po prostu nie mam tego na co dzień. Kiedyś było to normalne i człowiek tego nie doceniał, a teraz po prostu coś wspaniałego. Witam, to jest właśnie moje rancho, to co widzieliście. Tutaj przyjechałem na wakacje z dziećmi i z żoną. Sorry za to, że nie mogłem wam nagrać wczoraj tego nagrania. I nagrywam je dopiero dzisiaj. Będzie to takie dzisiaj łączone nagranie w sumie, bo później nie będę miał okazji, żeby tego zrobić. Także dlatego dzisiejszy vlog będzie połączony dnia dzisiejszego i dnia wczorajszego. Co się działo u mnie wczoraj? Wczoraj nic szczególnego. Wstałem dość rano. Poszliśmy rano zbierać maliny, bo jest sezon na maliny teraz. Później miałem różne takie prace wokół domu. Nie ćwiczyłem, nic nie robiłem szczególnego. Dzień mi zleciał właśnie na takich różnych obowiązkach przydomowych. Co do jedzenia. Tak samo jak wam wspominałem, nie mierzę, nie liczę nic. Jem na oko. Wczoraj moje jedzenie było dość kiepskie, szczerze mówiąc, bo zacząłem dość dobrze od owsianki z warzywa, z owocami. Później miałem już pieczywo, różne kiełbasy. W sumie dużo węglowodanów w postaci pieczywa zwykłego. Dużo mięsa też z tłuszczem, różnych kiełbas, wędlin gotowych. No akurat tak się złożyło, że to było pod ręką i to jadłem. Szczerze mówiąc, nie byłem bardzo głodny i za dużo nie zjadłem, to jest może plus. Ale no na pewno nie było to najlepsze po prostu, co mogłem jeść. Nie mam wagi, żeby zweryfikować swojego ciężaru. Dlatego nie będę się mierzył ani ważył przez te 2 tygodnie. Zobaczymy po prostu po powrocie, jak to wszystko wyszło. Sorry, jakieś muchy na mnie siadają. Co do ćwiczeń, właśnie nie miałem w planach też żadnych ćwiczeń. To znaczy miałem w sumie w planach ćwiczenia, ale wyszło tak, że miałem dużo po prostu różnych zajęć wokół i ten ruch był cały dzień praktycznie. Dlatego jeszcze nie ćwiczyłem dodatkowo. Chciałem szczerze mówiąc zrobić to dzisiaj, ale dostaliśmy telefon wczoraj od jednej z moich ciotek, żeby po prostu przyjechać na imieniny. Sorry, jakieś robactwo lata koło mnie. I będziemy jechać dzisiaj na imieniny, prawie 70 km, dlatego nagrywam to z rana, chcę to wrzucić z rana, bo później nie będę miał możliwości, co tu ukrywać. Chociaż nie wiem, czy będę pić. Chyba nie będę pić, bo będę kierować. No na pewno nie będę pić. Ale możemy wrócić znowu dość późno i nie będzie może znowu czasu, będzie za ciemno, żeby to zrobić. Dlatego chcę wam nagrać to dzisiaj nagranie. I zrobię je tak, że będzie po prostu połączone. Będzie to vlog z 2 dni, z wczoraj i z dzisiaj. Także dzisiaj wam mogę powiedzieć dokładnie już, co będę robić, bo wiem, no nie będę ćwiczyć. Za jakieś 2 godziny jedziemy właśnie na te imieniny. Później nie wiem właśnie, kiedy wrócę na tych imieninach, będę jadł normalnie jak tutaj na imieninach, dużo ciasta, jakieś zupy, sałatki, na pewno będzie niezłe obżarstwo. Jedyne co postaram się zrobić, to po prostu utrzymać IF-a jak najdłużej. Będziemy tam około godziny pierwszej, prawdopodobnie to zacznę po prostu jeść koło pierwszej. To będzie taka jedna zmiana, że po prostu zostawię sobie cały mój zapas kalorii na te imieniny, no. To po prostu będę mógł spokojnie jeść wszystko bez, nie wiem, robienia z siebie jakiegoś barana na diecie po prostu, który jedzie i nie wiem, i nic się nie częstuje. O, sorry, udało mi się złapać rybaka. No to tyle chyba na dzisiaj tam. Więcej dużo nie mam już do powiedzenia, bo naprawdę się więcej nic nie działo szczególnego.
Jutro postaram się o odrobinę ruchu, to już będzie co nagrywać, opowiem wam więcej po prostu co jak się dzieje i no i tyle. Na razie żegnam was i do zobaczenia jutro i do usłyszenia.